Ukochani w Chrystusie Panu, staje przed nami, tak jak przed apostołami wtedy Pan Jezus dzisiaj i woła: weźcie wy sobie dobrze to do serca. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. To jakby celowo wyszukany urywek Ewangelii na nasze dzisiejsze spotkanie. To nie tak dawno temu święty Jan Paweł II wołał w Warszawie: nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną, bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta Warszawy, stolicy polskiej, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legło pod własnymi gruzami. Jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. A nieco wcześniej prymas tysiąclecia tak do nas woła: trzeba zachować prawo do wolności, a przez to obronić godność człowieka jako istoty rozumnej i wolnej. Trzeba umieć się poświęcić, składać ofiarę. Poniżej poziomu wolności osobistej, jako właściwości rozumnej natury ludzkiej, człowiek, który biernie przyjmuje narzuconą mu niewolę, już się właściwie deklasuje. Przestaje być pod jakimś względem pełnym człowiekiem. I tak samo naród, który nie umie walczyć o swoją wolność, już się właściwie zdeklarował, stając poniżej swojej wysokiej godności. Trzeba dopiero olbrzymich ofiar, potężnych wstrząsów, żeby otrzeźwiał człowiek, który nie broni już wolności swojej osoby jako istoty rozumnej, i naród, który nie pełni już powinności wobec najsłuszniejszego i najpotężniejszego swego prawa, jakim jest wolność. Moi kochani, jak prorocze są te wypowiedzi tych wielkich Polaków ostatnich czasów i prymasa tysiąclecia o wolności człowieka i narodu, i o tym, że dla naszego narodu przewodnim znakiem, siłą, prawdą jest krzyż Chrystusa. To może dlatego, kiedy oni tak wtedy, modląc się, prorokowali, myśmy doczekali 14 września w tym roku Polski pod krzyżem. Pamiętajmy, u Pana Boga nie ma przypadku. To jest nasza przyszłość, nasze rozwiązanie problemów, obrona przed zagrożeniami. To w tej chwili idzie ogromny atak na naszą wolność i osobistą, i narodową. Nasze wartości, które nosimy w sercach,
i wartości naszej polskiej kultury budowanej taką wielką ofiarą przez 1000 lat poprzednich pokoleń. To niedawno profesor uniwersytetu powiedział prawdę, to go zawieszono w jego obowiązkach profesora. Takie są naciski na naszą polską wolność. My to musimy widzieć, bo się wtedy będziemy umieli bronić. To niedawno, w tym roku, było spotkanie rektorów wszystkich uczelni w Polsce, a więc tej wierchołki społecznej. I co tam ustalono? Że trzeba popierać poprawność polityczną. Że ten rektor, który zawiesił profesora, że powiedział prawdę, to miał rację. Uświadommy sobie, jaki ogromny nacisk idzie na nasz naród, na naszą tożsamość. To tą drogą opanowali uniwersytety, sądy w Ameryce i na zachodzie Europy. I widzimy, do czego to doszło tam. Czy my bylibyśmy ostatnim szańcem obrony? Słynne okopy Trójcy Świętej? To pan Soros wyraźnie powiedział, że na walkę z tą nową prawdą, żeby weszła zamiast starej, dał 500 milionów dolarów. Wcale się tym nie kryje. To jest ekipa, która jeździ po Polsce, oczywiście opłacana, i robią pochody. W Lublinie zabronił pochodu prezydent miasta. No to sąd powiedział, że oni mają prawo to robić. Takich mamy ludzi w sądach. My też to musimy widzieć. Jacy oni są biedni, bo oni traktują Kościół jako instytucję. A Kościół nie jest instytucją w ścisłym znaczeniu. Pamiętajmy, Kościół to Królestwo Boże. To ten, który go zakładał, powiedział: ufajcie, jam zwyciężył świat. Ale przez ogromne poniżenie płacił Chrystus ogromną cenę niepojętą, żebyśmy my byli kupieni na własność Panu Bogu. Bo człowiek był w niewoli zupełnej po grzechu pierwotnym. To w kulturze czasów Pana Jezusa największym pohańbieniem i największą zniewagą to była śmierć na krzyżu największych zbrodniarzy. Większej nie było kary. No, bo to wielkie pohańbienie i powolutka w straszliwych męczarniach konano śmierć. I właśnie ten znak i tę drogę Pan Jezus wybrał. Żebyśmy my za wszystkimi pokoleniami, co przed nami byli, pojęli, jaka jest miłość Jego prawdziwa do ciebie i dla mnie. Nikt nie ma większej miłości od tego, kto życie oddał za przyjaciół. Wyraźnie to Pan Jezus stwierdził i wykonał. I dlatego od momentu Jego ofiary na krzyżu ten znak stał się największą nadzieją
największą radością, najbardziej ukochanym znakiem, znakiem wołającym do Ciebie i do mnie: patrz, jak Cię kocham. My tak musimy odczytywać krzyż, bo taka jest Jego rola. Dlatego tak go Pan Jezus wybrał. To my wiemy, jakie przeogromne cierpienie Chrystusa było. Całą noc nie spał, kropli wody w ustach nie miał, w temperaturze 40 stopni czy więcej. Po biczowaniu tyle upłynęło krwi. I to wielkie pragnienie wody i ogromne cierpienie, a potem przybity za ręce i nogi, Pan Jezus umierał 3 godziny. Cały czas się modląc. I kiedy w wyrokach Bożych ta Jego ofiara już się dopełniła, starczyła za wszystkie grzechy wszystkich ludzi, wszystkich czasów, od Adama i Ewy do końca świata. Wtedy Pan Jezus na krzyżu powiedział: wykonało się. Ojcze, w ręce Twoje oddaję Ducha Mego. Nośmy tę prawdę w sercach. To nigdy nie zwątpimy, jak nas Pan Bóg kocha. Obojętnie jak człowiek potknie się czy upadnie. I jak na nas z tęsknotą czeka w niebie. To tylko ludzie wielkiej łaski, mistycy, święci, potrafili docenić krzyż, Jego wielkość, Jego niezastąpioność. Kiedyś wyczytałem w życiorysu świętego Tomasza z Akwinu, największy filozof i teolog średniowiecza. Na jego filozofii i teologii do dzisiejszych czasów uczą się alumni seminarium. Prawdy o Bogu, o człowieku, o świecie. Kiedy bardzo ciężko zachorował, a już doceniano to, co do tej pory napisał, sumę teologiczną i filozoficzną, przy jego łóżku bez przerwy czuwał któryś z braci zakonnych. Dominikaninów, bo on był w tym zakonie. Pewnego razu czuwa przy nim młody brat zakonny i w pewnym momencie pyta: ojcze Tomaszu, gdzieś ty się nauczył tej wielkiej mądrości, jaką zawarłeś w tych wielkich teologicznych pismach? A święty Tomasz odpowiada: a w jednej księdze. W jakiej? A jest tam na stole. Błyskawicznie odwrócił głowę ciekawy zakonnik, oczyma omiał stolik, ale na stoliku do żadnej książki nie było. Odwrócił się, patrzy, a zapatrzony jest w jedno miejsce chory święty Tomasz. Pobiegł za nim wzrokiem, dojrzał. To był krzyż, krucyfiks, stojący na stoliku. Z tej księgi się wszystkiego ten najmądrzejszy człowiek średniowiecza nauczył. Ale nie tylko się nauczył prawdy, ale i sposobu życia. Ofiarował je Panu Bogu. I pamiętajmy, wielcy święci
to wielcy czytelnicy tej księgi Krzyża Chrystusa. My w naszej historii polskiej mamy takich czytelników tej księgi. Święta Jadwiga Królowa, zakochana w narzeczonym ogromnie, a panowie prowadzący politykę Polski tłumaczą: królowo, dla Polski będzie najlepiej, gdybyś tę rękę oddała księciu z Litwy, Jagiele, o wiele od niej starszego, człowieka i z innej kultury, z Puszczy Litewskiej. Buntowała się, błagali i nocami szła pod krzyż wawelski, on do dzisiaj wisi w katedrze wawelskiej. Klękała i tam czytała tę księgę i zdecydowała, wybieram tę drogę. Bardzo szybko Pan Jezus sprawił, że doczytała do końca tę księgę. Niedługo zmarła, ale przez jej ofiarę było zwycięstwo pod Grunwaldem. I te kilka wielkich wieków potęgi Rzeczypospolitej. A ona święta. Tylko czekała na kanonizację na swojego rodaka, Jana Pawła II. To też dla mnie znak. W XIX wieku, na przełomie XIX-XX, żył pan Antoniewicz. Miał żonę i czworo dzieci. W pewnym momencie morowe powietrze, jak wtedy mówiono, epidemia, zabrała mu wszystkich. Jednego roku zbuntował się przeciw Panu Bogu. Nie mógł tego znieść. Ale Pan Jezus pilnował, żeby był dobrym czytelnikiem Księgi Krzyża. Wrócił do Pana Boga. Człowiek wyjątkowo zdolny. Pisał przepiękne poezje i pieśni nasze, między innymi Chwalcie łąki umajone, czy W krzyżu cierpienie. Właśnie w tej jego pieśni jest cała mądrość o krzyżu, bo on ją odczytał do końca, do ostatniej strony. Przyjął święcenie kapłańskie i po tak zwanej rewacji, czyli buncie chłopskim w Galicji, jak ludzie otrzeźwieli, to on prowadził rekolekcje i misje w poszczególnych parafiach. To ludzie od progu domu do kościoła na jego nauki chodzili na klęczkach. Albo święta Faustyna. Tyle cierpienia w jej życiu, a tak wyniesiona łaskami. Na koniec powolutku umierała na gruźlicę i taki był zapach, że siostry nie chciały wchodzić do jej pokoiku. Takie ogromne upokorzenie psychiczne. Ale na jej ofierze, patrzcie, jak rozkwit kult Miłosierdzia Bożego. W parę lat objął cały świat. Czy święty Maksymilian Kolbe, który przygotował Polskę na okupację i na komunizm. Czy choćby ci cytowani przed chwilą, prymas Wyszyński, powolutku umierający na raka, i święty Jan Paweł II po tragedii zamachu tak powolutku gaz, ten pełen siły góra.
Dlatego każda i każdy z nas musimy przeczytać Księgę Krzyża. I to będzie największe osiągnięcie w naszym życiu. To jest moc. I nie bójmy się, że czasem Bożym palcem Pan Jezus na naszym życiu tę księgę powtarza, pisze. Bo wyraźnie powiedział: kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Cieszę się, żeśmy doczekali Polski pod krzyżem. To wielki znak dla narodu. Niech sobie ci pochody robią. I poprawność polityczna będzie na uniwersytetach i w sądach. Bo my jesteśmy ochronieni ramionami tego znaku. To tak pięknie na ten temat powiedział nasz poeta Zygmunt Krasiński w utworze Ułomek Glosty świętej Teresy od Krzyża. Ja kocham Ciebie, żeś był nieszczęśliwy, że przebolałeś tu wszystko, co boli, że zniosłeś wszystko, co tylko poniża. Ty, Bóg, przez katów przybity do krzyża. Ja Ciebie kocham, że Cię od tej chwili niebo odbiegło i ludzie zdradzili. Ja Ciebie kocham, żeś był przymuszony wołać do Ojca: o jam opuszczony. Ja Ciebie kocham za Twoje kochanie i za śmierć więcej niż za zmartwychwstanie. Amen.